serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest najmłodsza zawodniczka startu, Dominika Hawryszko. Witam Cię u mnie na kanapie. Cześć. Jak tak młoda zawodniczka odnajduje się wśród bardziej doświadczonych koleżanek? Wiadomo, bardzo dużo się uczę przy takich doświadczonych zawodniczkach. Dużo mi pomagają, doradzają we wszystkim, co mi nie wychodzi. I bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to zaprocentuje. W ekipie Truso miałaś ugruntowaną pozycję na środku rozegrania, jednak trener Niewrzaba postanowił Cię przestawić i teraz grasz na skrzydle. Jak się czujesz na nowej pozycji? Zaczynając grę w piłkę ręczną, grałam właśnie na lewym skrzydle. Potem jakoś posypał nam się zespół i trafiłam na środek rozegrania i no jakoś tak to zostało. No i trener Niewrzaba przestawił mnie na lewe skrzydło po takim długim czasie gry na środku. No mam wizę i czuję, że mam dużo braków, ale mam nadzieję, że szybko to skoryguję i będzie wszystko w porządku. Trener Niewrzaba uchodzi za specjalistę od młodzieży. Myślisz, że współpraca z nim umożliwi Ci szybszy rozwój? Myślę, że tak, że umożliwi mi to szybszy rozwój, co widać na parkiecie, no i pierwsze miejsce w tabeli. Jakie są największe atuty Dominiki Hawryszko, a nad czym jeszcze musi popracować? No nad tym skrzydłem muszę popracować. No to co już mówiłam, mam dużo braków i dziewczyny pomagają mi nad tym pracować. No i myślę, że będzie dobrze. Teraz przejdźmy do startów. Czym tkwi tajemnica tak wspaniałej postawy zespołu w tym sezonie? Wydaje mi się, że zgranie i dogadywanie się nie tylko na boisku, ale poza. No i chyba to wszystko. W meczu z Piotrkowem zdobyłaś swoją pierwszą bramkę dla startu w Superlidze. Było małe święto w domu? Moi rodzice mieli ogólnie jechać na ten mecz z kibicami, ale tak wyszło, że jednak nie mogli pojechać, tym bardziej, że dużo kilometrów, no i jednak musieli zostać w domu. I ogólnie obawiałam się, że w ogóle nie wejdę na boisko. No i dlatego mówiłam, że w sumie dobrze, że nie pojechali, bo mogli obejrzeć na internecie mecz. No i po meczu dzwonią do mnie milion SMS-ów, że jak bardzo się cieszą, jak są bardzo ze mnie dumni. No, nawet nie pamiętam, jak zdobyłam tą bramkę, jak to w ogóle było. Emocje. Tak, emocje. Odbyło się losowanie europejskich pucharów już. Naszym przeciwnikiem będzie zespół ze słoweńskiej ligi. Zdążyłaś z koleżankami startu wymienić opinię o losowaniu. Czy myślisz ty, czy to jest rywal do przejścia? To co mówił trener Niewrzaba, zespoły tam ze słoweńskiej ligi po ogólnie są dosyć mocne i nie wiemy, czego możemy się spodziewać. A z dziewczynami jeszcze nie miałam okazji rozmawiać, bo dopiero od poniedziałku zaczynamy treningi do przygotowania do drugiej rundy. Runda rewanżowa będzie dla Was prawdziwym maratonem. Liga, Puchar Polski i do tego europejskie puchary. Nie boisz się, że w pewnym momencie zabraknie prądu, sił tych? Myślę, że nie, że jesteśmy tak wspaniałym zespołem, że nie zabraknie. Już za chwilę święta. W Mikołaja pewnie nie wierzysz, ale prezent pod choinką jaki byłby największym Twoim spełnieniem? No wiadomo, medal Mistrzostw Polski. Piłka ręczna, szkoła zajmują większość Twojego czasu. Masz jeszcze chwilę na hobby? Nie, w sumie poza szkołą i treningami nic więcej nie robię. Dziękujemy za poświęcony czas. Na tym kończymy wywiady na luzie w tym sezonie. I zapraszamy do oglądania i śledzenia naszego fanpage'u na Facebooku, ponieważ na tym nie koniec. Będą jeszcze niespodzianki na rundę rewanżową. Zapraszamy. Zapraszamy.